Wczoraj na zamku w Niedzicy rozdano spiżowe serca. Od 3 lat pod koniec stycznia kapituła wyłania ze zgłoszonych kandydatów zwycięzców. Statuetki są podziękowaniem za szczególne zasługi. Są to m.in. działalność charytatywna, społeczna, rozwój i popularyzacja kultury czy promowanie regionu. Tegoroczna gala rozdania nagród była już 3. edycją wydarzenia. Gala Spiżowe Serca jest imprezą, która ma charakter przede wszystkim podziękowania tym osobom, które w jakiś sposób wspierają gminę Łaprzeniżne na różnych niwach, zarówno tych zawodowych, finansowych, jak również tych społecznych, charytatywnych. I powstało to faktycznie 3 lata temu właśnie po to, żeby te osoby nagrodzić, żeby te osoby docenić, pokazać też naszym mieszkańcom. Nie jest to pomysł tak naprawdę nasz, tu rodzimy, bo to jest podpatrzone w innych samorządach, które właśnie takie praktyki stosują i uznaliśmy, że w naszym samorządzie również warto taką imprezę zorganizować, bo warto nagradzać tych, którzy robią dobro. Nazwa Spiżowe Serca i wygląd statuetek nie jest przypadkowy. O ich symbolikę i znaczenie zapytaliśmy panią Katarzynę Kubasiak, związaną z galą od samego początku. W poprzednich edycjach pełniła funkcję prowadzącej, a od wczoraj stała się laureatką tej wyjątkowej nagrody. To hasło Spiżowe Serce nawiązuje właśnie do tego, że my tutaj mieszkamy na Spiszu i właśnie te nasze serca są takie twarde, góralskie, ale nie patrząc na jakieś sukcesy, na jakieś zyski, na jakieś splendory, po prostu pracujemy dla dobra innych ludzi. Laureaci obecnej, jak i poprzednich edycji Spiżowych Serc to ludzie wyjątkowi, oddający swój czas na rzecz społeczności całej gminy Łaprzeniżne. Pytaliśmy, co determinuje i wzbudza chęci do czynienia dobra na rzecz drugiego człowieka. No myślę, że przeszłość na pewno tutaj miała swoje znaczenie, aczkolwiek no miłość, wielka miłość, pasja i potrzeba czynienia dobra i jakiejś pracy charytatywnej. Gali towarzyszyło wiele emocji. Nie zabrakło uśmiechów, łez szczęścia i zaskoczenia laureatów, którzy nie spodziewali się, że wyjdą z Niedzickiego Zamku ze spiżowym sercem w ręku. Było to naprawdę dużym zaskoczeniem, bo w sumie nie czuję się, żebym aż coś takiego wielkiego robiła. Przepraszam bardzo. Natomiast no, dostrzeżono moją działalność. Założyłam tutaj Stowarzyszenie Rodzina 3+ i w ramach tego stowarzyszenia pomagamy ludziom, którzy mają wielodzietne rodziny, ale też ludziom, którzy są samotni, starsi. Prowadzimy taki podprogram Pomoc Żywnościowa. No i dość dużo jest tej pracy charytatywnej. Prowadzę też zespół charytatywny, właśnie duży zespół wolontariuszy z koła Caritas. No i pewnie ta praca jakoś została zauważona, ale dalej jestem zaskoczona. Podczas tegorocznej edycji do grona laureatów Spiżowych Serc dołączyli Katarzyna Kubasiak, Anna Strączek, organizacja Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale, Związek Polskiego Spisza, Przedsiębiorstwo Kruż GOSA oraz Józef Jezierczak. Nie można również zapomnieć o zespole Monk, który po rozdaniu statuetek wykonał dla zgromadzonych wiele znanych utworów w wyjątkowy sposób. Utwory Zbigniewa Wodeckiego czy powszechnie znany utwór Don't Worry Be Happy artyści wykonali bez instrumentów. Połączenie strun głosowych i nieszablonowych wokalnych umiejętności okazało się wyjątkowe. My ze strony redakcji laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów podczas czynienia dobra dla całej społeczności gminy Łaprzeniżne.